Po raz drugi w Parku Śląskim w Chorzowie zorganizowano bieg pod nazwą Parkowe Hersklekoty. W Gwarze Śląskiej Hersklekoty to kołatanie serca. Jak sama nazwa wskazuje, Parkowe Hersklekoty odbywa się w parku i nie chodzi tylko o miłość. Oczywiście miłość do drugiej osoby, miłość do biegania, ale hersklekoty mają wywołać kołatanie serca na skutek górek, pod które biegacze będą wbiegać. Dorośli rywalizowali na dystansie 5 km, dzieci pobiegły kilkaset metrów. Około 100 dzieciaków wystartowało dzisiaj i ponad 600 w biegu głównym. Nie powiem dorosłych, bo startują też dzieci w biegu głównym. Trasa wjedzie przez wzgórza tutaj Planetarium Śląskiego w kierunku zoo, w kierunku telewizji i z powrotem tutaj alejką w dół. Zapisy uruchomiliśmy 1 stycznia, natomiast 3 stycznia, czyli po 3 dniach, listy były już pełne. Mieliśmy wyczerpany limit, bo wprowadziliśmy limit na 600 osób i zapełni się w 3 dni. Organizujemy biegi już nie pierwszy raz. Robiliśmy Mikołaja, no tym razem postanowiliśmy zorganizować coś z walentynki. No i jest już to drugi nasz bieg z tej okazji i z tego co widzimy zainteresowanie jest bardzo duże, bo jest 2 razy więcej osób niż rok temu. Jako pierwszy do mety dobiegł Radosław Beręcz. Było dużo krosowego terenu, dużo lasu, śliskich ścieżek błota, więc no, trasa nie była łatwa. Jeśli chodzi o sam bieg, myślę, że gdyby było dużo więcej rywali na wyższym poziomie, no to zwycięstwo nie przyszłoby tak łatwo. Ale jestem zadowolony z tego, pierwszy start na rozpoczęcie sezonu, więc myślę, że jak najbardziej udany. Trasa dość ciężka, dużo takich nierówności, kamienie, górki, błoto, także no nie była łatwa. Zaraz po starcie był podbieg, wcale nie lekki. Sporo błota, sporo kamieni, zwłaszcza pod koniec, no i ostatni odcinek trochę pod górę. Także nie był to łatwy bieg, ale cieszę się, że przyjechałem i jestem zadowolony z wyniku. Są hersklekoty, były wcześniej na początku już troszeczkę, ale teraz jak najbardziej, mając perspektywę jeszcze cały dzień, to jak najbardziej po takim biegu endorfinach będą jeszcze większe te hersklekoty. Bieg miał także wymiar charytatywny. Można było wesprzeć Fundację Iskierka.